nie wierzę, że to się wydarzyło się, ale musiało się, kiedy to zdarzyć. Nie żyje królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II, była głową 15 w państwie, była najdłużej panującym monarcha w historii. Oczywiście była bardzo dobra osobą, miała 96 lat. Elżbieta zmagała się z problemami zdrowotnymi, miała plamy na rękach i miała problemy z chodzeniem i musiała korzystać z łaski. Teraz co o tym myślę, że to koniec tej epoki, a początek nowej. Nowym królem Wielkiej Brytanii został książę Karol, nazwany królem Karolem III. Oczywiście będą zmiany w hymnie narodowym i jeszcze w innych zmian ma być. Szkoda mi teraz myśleć, że to się stało. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie i czy król Karol III da radę. Do zobaczenia, papa.